walka na dystansie 10 rund, kategoria półciężka. Stawką typu pojedynku pas WBC Baltic, to jest oczywiście limit wagowy 79 kg, 379 gramów. Starcie rewanżowe, bo też ta pierwsza walka w Legionowie, myślę, że miała swój nieprawdopodobny ładunek emocjonalny, była zacięta, budziła niesamowite emocje, oby nie gorzej było także podczas jutrzejszej gali. A w tej chwili już zaproszę na wagę zawodnika grupy Sferis Knockout Promotions. 19 walk, 16 zwycięstw, 4 wygrane przez KO. Panie i panowie, Maciek Chęcam Myszki! A jego rywalem będzie zawodnik grupy Consol Babylon Promotion. Pretendent do tytułu mistrza świata kategorii półciężkiej. 23 wygrane, 3 tylko porażki, 5 zwycięstw przez KO. Paweł Głaz Głaszewski! 79 kg waży Maciej Miszkiń. 79 kg Miszkinia, a tymczasem 78 kg, 800 gramów Pawła Głażewskiego. Bardzo proszę, jeszcze pozycja bokserska najpierw, spokojnie. Arena Legionowa, to już jutro, 18 kwietnia w walce wieczoru. Ten pojedynek także na antenie Polsatu Otwartego, WBC Baltic. Mamy pas. Obaj zawodnicy w limicie. Na razie pas należy do Tomasza Babilońskiego, Maciej Miszki. No, trzeba powiedzieć, byliście już w ostatnich, powiedziałbym, takich dniach niezwykle stonowani. Gdzieś uciekł ten trash talk, że tak to nazywamy, ta zła krew, no dzisiaj to się znowu, powiedziałbym, że skumulowało i wybuchnęliście. Nie. Jak nie? Nie, było spokojnie. Ja tam słyszałem swoje. Za daleko stałeś. Słuchaj, czy będziesz w stanie jutro oddzielić emocje od takiego analitycznego umysłu, bo wydaje mi się, że to jednak będzie w tym pojedynku istotne. Że emocji takich nie czuję pod każdego innego. Chciałbym podziękować promotorom, że dali mi szansę, w Polsce, że mnie pokażę na otwartym kanale. I to jest dla mnie istotne, to jest dla mnie motywacja w tej walce. Powiedz, czy Maciej Miszki 18 kwietnia 2015 roku będzie zawodnikiem jeszcze lepszym niż przed rokiem, kiedy stoczyliście ten naprawdę fascynujący na naszym rynku pojedynek? Nie wiem, jak będzie pod względem poziomu emocji, bo tego nie mogę zagwarantować, natomiast wiem, że poziom techniczny pojedynku będzie na pewno lepszy, bo ja jestem teraz lepszym gęsiarzem. Czy uważasz, że Paweł też jest lepszym gęsiarzem po tych 12 miesiącach? Tak musi uważać Paweł, ale ja myślę, że dużo lepszym niż wtedy nie będzie. Tyle Maciej Miszkin, Paweł Głażewski. Paweł ostatnio, powiedziałbym, taki był leniwy, chociażby podczas naszego narożnika Polsatu, spokojny, stonowany. No dzisiaj tutaj, można powiedzieć, zanim przemówią pięści, to dosyć wylewnie przywitałeś się ze swoim rywalem. Skąd ta agresja? A właśnie było ostatnio, tak jak mówiłem, 10 tygodni się przygotowywałem w kość. Ten tydzień robiłem sztukę tędzi, więc ta agresja troszeczkę się zbiera. Dzisiaj nie dałem w ogóle kursu swoją emocją, więc ściany. Paweł, powiedz, czy ty się zgodzisz jakby z tą analizą faktów, którą tutaj przedstawił Maciek, że on z pewnością jest lepszym zawodnikiem, a ty co najwyżej takim samym? Nie no, on pokazał tam w walkach po mnie, że zrobił duży progres, szczególnie w tej ostatniej swojej walce z tego Owsiakisem, Wsiannikows. No właśnie, także tam z kibicem mieli okazję zobaczyć jego progres, no i spodziewam się dobrego pojedynku. No
powiedz, czy ty masz takie przekonanie, że dla ciebie przede wszystkim to jest taka walka, gdzie masz zdecydowanie więcej do stracenia niż do wygrania? Każda walka, każda ewentualna porażka rzuca nas gdzieś tam i powoduje to, że musimy się odbywać, także wychodzę po zwycięstwo. Paweł Gorzewski, Maciej Miszkin, to jutro w walce wieczoru, starcie 10-rundowy w limicie kategorii półciężkiej. Bardzo serdecznie panowie dziękuję. Dobrej kolacji dzisiaj, spokoju, wyśpijcie się i przystąpcie jutro w optymalnej formie. O 18.30 zdaje się, że jutro otwieramy domek bramy w Legionowie, tak? Otwieramy i oczekujemy.